two, three, funk it. Hej, jest 9:00, piątek. Mój tata przyjedzie o 9:30, żeby jechać ze mną do Ikei. I tak mi się nie chce, jestem tak zmęczona. Poszłam wczoraj spać o 1:00, bo robiłam pracę domową z matmy. Leon wstał o 3:00 i nie chciał zasnąć do 5:00. Jak już poszedł spać, to potem ja nie mogłam zasnąć, więc zasnęłam o 6:00 i spałam jakieś 3-3,5 godziny może. No. Przepraszam. No i tak, muszę się zbierać, bo Leosia już ogarnęłam. On sobie tutaj siedzi i się bawi, za to ja jestem w piżamie, a muszę się ubrać i ogarnąć się jakoś tak mega szybko. Jestem tak zaspana i zmęczona, że nawet nie wiem, co ja do was mówię i czy moje zdania mają sens. Miałam nadzieję, że jak wrócimy, Leon pójdzie na drzemkę, a ja będę mogła sobie wszystko na spokojnie złożyć. No i się bardzo myliłam i to tak grubo się myliłam. On ogólnie w samochodzie zamknął oczy na jakieś 5 minut i to mu wystarczyło. Już teraz jest cały zadowolony, rozchochany, bawi się. Próbowałam go położyć, nawet próbowałam mu dać cycka, żeby zasnął. I nic z tego, więc nie wiem, kiedy to złożę, bo dzisiaj na 16 mam szkołę, jutro mam szkołę na 8 do 16. Nie wiem, nie wyobrażam sobie tego naprawdę. Już jestem tak zmęczona, że chyba pójdę po prostu na jakąkolwiek drzemkę z nim. Więc nawet nie będę tego składać w czasie jego drzemki, tylko będę musiała to złożyć w jakiś inny dzień. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. Tak mi się dzisiaj nic nie chce i mam taki jakiś zły humor przez to, że tak mało spałam. No, to by było na tyle. Ale byłam w Ikei, kupiłam to, co miałam kupić. 3 wielkie pudła tutaj stoją, są ciężkie, strasznie ciężkie naprawdę. Tylko to jeszcze poskładać. Ja już jestem gotowa, pomalowałam się, mam jeszcze iść z Kingą na kawę, więc powinnam już być u babci, bo jest 13, a z Kingą umówiłam się na 14, ale Leoś zasnął, postanowił w końcu iść na drzemkę z łaski swojej, no i zasnął w takim momencie, że akurat mieliśmy wychodzić. On sobie w ogóle znajduje zawsze taki najlepszy moment, żeby zasnąć, jak mamy wyjść, albo jak jesteśmy w trakcie wychodzenia, albo jak jedziemy samochodem i dojeżdżamy już do domu, więc zaraz będę musiała go wyjąć. No po prostu ma chłop świetne wyczucie czasu, naprawdę. Uciekł nam właśnie jeden autobus, więc chyba do mojej babci pójdziemy po prostu na piechotę, bo jeżeli pojadę następnym autobusem, to na pewno na kawę z Kingą nie zdążę pójść, a chciałam też pójść zjeść sobie jakiś obiad, bo dzisiaj nic nie robiłam, wiedząc, że jadę do szkoły i że Leon i tak będzie u mojej babci. Stwierdziłam, że po prostu nie będę gotować. Byłam też po tą szafę w Ikei, więc nawet nie za bardzo miałam czas, żeby cokolwiek zrobić, bo zanim wróciliśmy, później jeszcze musiałam położyć Leona, zabrać wszystkie swoje rzeczy do szkoły i tak dalej. Jeszcze i tak mam jedno zadanie do przepisania z matmy, bo mam je zrobione, ale napisałam je tak brzydko, że muszę je przepisać. Ja jestem jakąś taką perfekcjonistką i moje notatki i prace domowe muszą być jak od linijki, więc muszę sobie to całe równanie przepisać, a z tego co pamiętam, ono jest na całą kartkę A4, więc może je przepiszę, jak będę na kawie albo w autobusie, nie wiem. Troszeczkę mi się zapomniało o tym vlogu, ale byłam w szkole, byłam z Kingą na obiadku w forum i na kawce w Starbucksie. Teraz jestem już w domku i Leoś właśnie przed chwilą zrobił swoje pierwsze kroczki, gdzieś wam tutaj wrzucę. Ale to było takie niesamowite, w końcu się udało. I potem cały czas próbował w jedną i w drugą stronę tak chodzić. Niestety udało nam się nagrać tylko ten fragment, jak idzie, bo byłyśmy tak podekscytowane, że nikt nie miał czasu na nagrywanie, ale zrobił swoje pierwsze kroki. Wow! Hej vlog, jest godzina 15:13, sobota, ja jestem w domku.
Nie mam zielonego pojęcia, co będę dzisiaj robić. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj złożyć tą szafę, chociażby nawet wieczorem, bo chciałam zawieźć Leosia do mojej babci jakoś w tygodniu i wtedy to zrobić, ale mojej babci znowu nie ma, bo wyjechała gdzieś tam i no, niestety zrujnowało mi to trochę plany, ale myślę, że z nim na pewno dam radę, jak moja mama będzie w domu, jak nie dzisiaj, to pewnie zrobię to jutro i na pewno będę Was update'ować z tym, co robimy dzisiaj. I żadnej z nas, ani mi, ani mojej mamie, nie chce się dzisiaj gotować, więc jedziemy całą rodzinką na obiadek do Max Burgers i pewnie przejdziemy się jeszcze po outlecie na Szadułkach, żeby zobaczyć, co tam jest. A moja siostra też chciała sobie kupić buty. Oh, a to jest idealne miejsce, żeby właśnie butów poszukać w jakiejś takiej rozsądnej bądź niższej cenie. Dlatego tam też jedziemy, no i skorzystamy właśnie z tego, że tam jest restauracja Max Burgers. Moja mama jeszcze tam nigdy nie była, Laura też nie, ja zabrałam tam do tej pory tylko Sarę i Sarze naprawdę bardzo wszystko smakowało. Mam nadzieję, że mojej mamie i Laurze też przypadnie to do gustu. I byliśmy w Max Burgers na tym obiadku. Ja w ogóle jestem załamana tym, że od teraz trzeba nosić maseczki również na dworzu i strasznie ciężko mi się oddycha, bo się od tego odzwyczaiłam i jest naprawdę niewygodne i ja nie rozumiem sensu tego, naprawdę, bo wchodząc do restauracji mogę maseczkę zdjąć i oddychać tym samym powietrzem co wszyscy inni, a na dworze, gdzie i tak nie mijam się z taką dużą ilością osób, maseczkę muszę mieć na twarzy. Tak, definitywnie ma to jakiś sens. Ale nie chcę dostać mandatu, więc tą maseczkę nosić będę i będę się stosować do tych wszystkich zastrzeżeń. No cóż, trzeba robić to, co każą. I w końcu moja siostra sobie nie kupiła butów, ja sobie też nie kupiłam butów, ale za to kupiłam buciki Leosiowi! Ma swoje pierwsze Nike kupione w outlecie. Dałam za nie stówkę, były przeceniane z 140 i bardzo mu się podobały, więc mu wzięłam, jak mu zakładałam, to się cieszył. Powiem Wam szczerze, że weszłam teraz na parę stron internetowych, żeby popatrzeć na buty i żałuję, że nie wzięłam butów, które oglądałam w sklepie, bo moja mama wyszła, moja siostra też wyszła ze sklepu, ja zostałam sama z Leonem i z tymi jego butami i stwierdziłam, dobra, już nie będę dalej patrzeć, nie będę przymierzać, tylko wezmę te Leona buty i najwyżej kupię jakieś na internecie i teraz nie mogę nic znaleźć, bo tamte mi się mega podobały i znalazłam takie same, ale o 200 albo nawet 300 zł drożej niż na tym outlecie, więc zastanawiam się, czy nie poprosić mojej mamy, żeby na przykład nie podjechała tam w poniedziałek, żeby mi ich nie kupiła, jej najwyżej oddam kasę. No nie wiem, bo jakoś nie mogę nic znaleźć, może jeszcze posiedzę i znajdę coś innego, ale ja mam jakiś taki... Jak mi już się coś spodoba, to ciężko mi jest znaleźć coś innego. Ja aktualnie lecę sobie przez różne stronki, oglądam buty i znalazłam parę butów i nie mogę się teraz zdecydować, jakie mi się buty najbardziej podobają. To chyba jeszcze gorzej niż jak jedne mi się spodobają i później żadne inne, bo teraz jestem w kompletnej rozsypce i po prostu nie wiem, a najgorsze jest to, że jeszcze nie skończyłam przeglądać Zalando, więc nadal oglądam buty i pewnie znajdę jeszcze parę par, które wyglądają spoko. Naprawdę myślałam, że dzisiaj pójdę spać szybciej, wyśpię się, jutro będę miała pełen energii dzień, wszystko będzie super, ale do 23 nagrywałam TikToki. Teraz mamy drugą i ja dalej oglądam Emily w Paryżu. Strasznie się wciągnęłam w ten serial. Ogólnie mnie seriale tak pochłaniają, że jak ja zaczynam coś oglądać, to nie jestem w stanie przestać i to jest taki mój, to jest taka moja choroba naprawdę. Ja pamiętam, że jak na przykład byłam w ciąży i nie chodziłam już do szkoły dziennej, tylko do zaocznej i jeszcze nie musiałam się zajmować Leonem w ciągu dnia, bo był w brzuszku, to od poniedziałku do piątku całymi dniami, czasami całymi dniami i nocami oglądałam jakieś seriale i znajdowałam sobie seriale, które mają najdłuższe odcinki i jeszcze mają tak strasznie dużo sezonów i pamiętam, że wtedy obejrzałam praktycznie każdy serial na Netflixie. Naprawdę wszystko, co się dało i niektóre te seriale się tak strasznie ciągnęły, miały na przykład takie 3-4 nudne sezony, a ja i tak siedziałam, oglądałam każdy odcinek. Jedyny serial, który chciałabym sobie obejrzeć jeszcze raz, wszystkie sezony i które usunęli mi z Netflixa, to Pretty Little Liars, bo to mi się naprawdę bardzo spodobało.
I Orange is the New Black, ale Orange is the New Black dalej jest na Netflixie, no i tam jest taki jeden mega nudny sezon, jak oni zamykają to całe więzienie, to się tam strasznie ciągnie. No ale tak poza tym, resztę seriali całkiem dobrze wspominam, chociaż niektóre się strasznie ciągną, tak jak na przykład Pretty Little Liars też się dość ciągnęło. I jeszcze jeden taki serial, czekajcie, dawno, dawno temu, Once Upon a Time czy coś takiego. Też jest spoko ten pierwszy sezon, drugi jeszcze jakoś tam idzie, a potem już się tak zaczyna ciągnąć i nie wiadomo, o co chodzi. Tragedia. Wracam do Was godzinę później, jest za 3:03. Myślę, że tutaj będę już kończyć tego vloga, kończę też oglądanie, idę położyć się spać, bo nie wiem, jak jutro będę funkcjonować, jeżeli pójdę spać później niż teraz. Ogólnie jestem chyba tak przemęczona, że dostałam w tym momencie jakiegoś kopa energii, więc wiem, że to już źle wróży, bo ja zazwyczaj, kiedy za późno pójdę spać, to nie mogę zasnąć i myślę, że jeżeli posiedzę jeszcze z 10-15 minut, to nie zasnę wcale i wtedy jutro będę padnięta, więc widzimy się w kolejnym filmie.